Witam Państwa, przepraszam za takie chwilowe zamieszanie, ale mamy opóźnienie tutaj czasowe, a przejście między salami też zajmuje chwilę czasu, ale już mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy w komplecie i będziemy mogli porozmawiać. Spotykamy się na tym panelu, żeby omówić temat kryzys kadrowy w szpitalach. Kryzys kadr to temat bardzo nośny w tej chwili, wszyscy o tym mówią. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że mówi się wiele o tym, że brakuje zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek. Mówi się też o innych specjalnościach medycznych. Pozwolicie Państwo, że na początek przedstawię moich gości, którzy tak licznie przyjęli moje zaproszenie, co mnie bardzo cieszy. Przedstawię w kolejności alfabetycznej, więc nikogo tutaj nie wyróżniam. Pan Mikołaj Ackerman, Medical Personal Service. Miło nam. Pani Grażyna Cebula-Kubat, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Miło nam. Pan profesor Janusz Heitzman, pełnomocnik do spraw psychiatrii sądowej Ministerstwo Zdrowia. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Miło. Pan Łukasz Jankowski, Naczelna Rada Lekarska. Pan Robert Mazur, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Pan Andrzej Tytuła, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych i pani Małgorzata Zadorożna z Ministerstwa Zdrowia. Ja nazywam się Marzena Sygut, reprezentuję wydawnictwo Termedia i mam przyjemność dla Państwa prowadzić ten panel. Niecałą godzinę temu mieliśmy na górze panel polityczny, w którym już też troszeczkę o kadrach mówiliśmy. Pewne kwestie tam może powtórzą się dzisiaj na naszym spotkaniu, ale chciałabym, żebyśmy od tego wyszli. Tak jak już wspomniałam, braki kadrowe to bardzo nośny temat, o tym się mówi cały czas i wszyscy mamy świadomość tego, że coś jest nie tak. Ale coraz częściej pojawiają się głosy, że tak naprawdę do końca to tych lekarzy może nam nie brakuje. Te dane są bardzo różne. Wcześniej mówiło się, że jesteśmy na samym końcu Europy, jeśli chodzi o przelicznik lekarzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Teraz się okazuje, że być może jesteśmy tak na poziomie średniej. Dlatego chciałabym najpierw zacząć od pana prezesa Jankowskiego. Proszę powiedzieć, jak to tak naprawdę z tymi kadrami jest? Czy nam ich brakuje, czy nam ich nie brakuje? Czy mamy się czego bać, czy nie mamy się czego bać, bo mamy troszeczkę takie zamieszanie w przekazie medialnym. To jest bardzo trudne pytanie, żeby powiedzieć jak jest, ale postaram się powiedzieć jak jest. W rejestrze mamy 202 tysiące lekarzy, mniej więcej 163-165 tysięcy to są lekarze aktywnie wykonujący zawód, bo 202 to jest razem z dentystami. Średnia wieku lekarza w Polsce to jest 51 lat, średnia zgonu lekarza to jest około 75 lat i średnia zgonu lekarki to jest 76 lat, co jeżeli to porównamy do przewidywanej długości życia w tej chwili kobiet w Polsce, to wyjdzie nam, że lekarki żyją krócej o 5 lat niż cała populacja. Oczywiście ten wynik jest zafałszowany z dwóch powodów. Po pierwsze, przewidywana długość życia jest dla tych, którzy się w tej chwili rodzą, a my mamy wiek zgonu lekarki na dziś. Ale po drugie, w drugą stronę jest też zafałszowany, dlatego że porównujemy lekarki, a więc osoby z wyższym wykształceniem i w szczególny sposób, które powinny w szczególny sposób dbać o zdrowie, z całą populacją. Więc można przyjąć, że te dane, o których mówię, pokazują pewien trend, czyli lekarze żyją ciut krócej niż średnia populacji, lekarki znacząco 5 lat krócej niż średnia populacji. Rozmieszczenie lekarzy jest bardzo różne z naszych danych. Diagnoza szpitalnictwa 2023 wynika, że nawet tam, gdzie na papierze jest lekarzy 14 czy 15, to lekarze sami wpisują, że na oddziale lekarzy jest 9, a tych 4 czy 5 kolejnych to są na przykład dyżuranci albo konsultanci, albo ktoś, kto raz w miesiącu na ten oddział przyjeżdża. 50% lekarzy jest wypalonych zawodowo, a prawdopodobnie nawet więcej. Trudno jest mówić dzisiaj o tych danych, bo nie mamy jeszcze pełnego obrazu. 30% lekarzy jest w wieku emerytalnym, ale tylko 4% z lekarzy emerytów nie pracuje i nie wykonuje zawodu w żadnej formie, czyli nawet tutaj
trochę żartowaliśmy, ale to śmiech przez łzy ze związkiem zawodowym, że wcale nie rezydenci powinni strajkować, tylko gdyby zaprotestowali lekarze emeryci, to system by się załamał w chwilę, bo to jest 30% lekarzy i to lekarzy specjalistów, którzy zwykle pracują w jednym miejscu pracy przez wiele lat, po prostu wypełniają braki kadrowe. Czyli ta wizja jest dosyć poważna i mówi o kryzysie. Z drugiej strony lekarzy brakuje w publicznym systemie ochrony zdrowia i to jest też bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć. Co więcej, my dzisiaj 80% czasu, i to też jest diagnoza szpitalnictwa 2023, 80% czasu i więcej spędzamy na dokumentacji medycznej i na biurokracji. Według danych GUS my mamy 3,3 lekarza w Polsce, co zbliża nas do średniej europejskiej. Czyli mamy lekarzy, nie mamy ich w publicznym systemie ochrony zdrowia, czas lekarzy marnujemy, jednocześnie lekarze są najdroższym zasobem szpitala, bo po prostu nawet z ustawy o płacy minimalnej kosztują najwięcej, czyli to, czego się wszyscy domagamy, to fakt, żeby najwyżej wyceniany pracownik, najbardziej kompetentny, wykonywał po prostu swoje zadania. Gdybyśmy dzisiaj zmienili system tak, żeby był pacjentocentryczny i wspomagał lekarzy, to może nie mielibyśmy tak smutnych danych jak w tej chwili, czyli że żyjemy krócej, jesteśmy wypaleni, no i nieoptymalnie zarządza się naszymi zasobami. Dziękuję za ten obraz kadr lekarskich. Mówiąc o kadrach, nie możemy też zapomnieć o drugiej bardzo ważnej grupie zawodowej, czyli pielęgniarki i położne. I tutaj poproszę pana Andrzeja Tytułę, aby odniósł się do tego, jak ta grupa zawodowa wygląda u nas. Przysłuchując się panu prezesowi, to miałem wrażenie, że jestem w tej samej przestrzeni, choć grupa zawodowa pielęgniarek i położnych jest najliczniejszą grupą zawodów medycznych, bo zarejestrowanych mamy ponad 350 tysięcy pielęgniarek i położnych, a w systemie pracuje około 250 tysięcy pielęgniarek i położnych. Średnia wieku jest o wiele gorsza niż u lekarzy, bo średnia wieku pielęgniarek jest 53 lata. A śmiertelność w porównaniu do ogółu populacji, no niestety pielęgniarki umierają średnio w wieku 61 lat, czyli tak naprawdę pielęgniarki w ogóle nie przebywają na emeryturach i nie korzystają z tego dobrobytu, jakim jest emerytura, żeby poświęcić sobie czas. Na pewno te dane są niepokojące, bo też i w skali na 1000 pacjentów przypada 5,1 pielęgniarki, więc daleko jesteśmy, jeżeli chodzi o te wskaźniki krajów unijnych. Niepokojące jest też, że te kadry, które nam uciekają, które obecnie pracują, no to nie jest to optymistyczne, dlatego że, tak jak tutaj powiedział pan prezes Jankowski, gdyby w jednej chwili nagle by odeszło z zawodu pielęgniarki, które mają już te uprawnienia emerytalne, to proszę sobie wyobrazić, że to jest około 70 tysięcy, czyli w tym momencie 70 tysięcy odchodzi z dnia na dzień z pracy, bo mają takie prawo, bo mają uprawnienia emerytalne, system całkowicie jest załamany. Niepokojące też również jest to, że ta nowa kadra, która ci absolwenci, bo popularność zawodu pielęgniarki jest ogromna i mamy coraz więcej, jest zwyżka, jeżeli chodzi o absolwentów szkół, które kształcą na kierunku pielęgniarstwo, ale nic za tym nie idzie, dlatego że no nie ma przyjęć. Nie ma przyjęć nowego, że tak powiem, nowej kadry, gdyż pracodawcy opierają się na doświadczeniu i jakby wzmocnieniu przez kadrę emerytalną w naszym systemie. A co jest też niepokojące, że coraz częściej zgłaszane są sytuacje takie, że mamy obsady jednodyżurowe. Przykładem jest niepokojąca sytuacja, gdzie dosłownie miesiąc temu z jednym z elbląskich szpitali dyżur pełniła pielęgniarka jednoosobowo i gdyby nie to, że
przyszła wcześniej pielęgniarka oddziałowa, no to by mogło się skończyć tragicznie, bo okazało się, że jest, że tak powiem, w złotej godzinie udaru ta pielęgniarka. Więc proszę sobie zwrócić uwagę, gdyby nie interwencja pielęgniarki oddziałowej, mogłoby się to skończyć tragicznie dla samej pielęgniarki, ale i dla pacjentów, bo nikogo nie było nawet z personelu pomocniczego. Więc jest tylko jedna pielęgniarka, dostaje udaru, no i mamy nieszczęście. To jest niepokojące i to też pokazuje na kryzys kadrowy, mimo to, że są minimalne normy, podkreślam minimalne normy, ale w wielu zakładach i w podmiotach leczniczych właśnie sektora publicznego nie są przestrzegane. I to jest dla nas też bardzo niedobry sygnał, no bo jak wiemy, bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze, ale również też pielęgniarskiego personelu jest bardzo ważne, aby zapewnić opiekę na wysokim standardzie i profesjonalnie. Ja chciałbym tutaj tak podkreślić, ja to zawsze pokazuję jako przykład dobry, gdzie żeby elektryk wymienił żarówkę w szpitalu, zawsze musi iść z kolegą, czyli idzie dwóch elektryków, żeby wymienić żarówkę. Oczywiście to jest związane z przepisami, a tutaj dopuszcza się dyżury jednoosobowe, mówiąc, że no, są braki kadrowe lub też, no, trzeba też o tym otwarcie mówić, jest też oszczędność, tak, jeżeli chodzi o zatrudnienie kadr medycznych. Więc tutaj ta przyszłość, analiza Naczelnej Rady była też pokazywała, że w momencie właśnie odejścia pielęgniarek na emeryturę, tych, które pracują teraz w systemie, spowodowałoby to w wielu, szczególnie powiatowych miastach, zamknięcie szpitali. I to jest właśnie bardzo niepokojące. Dziękuję. Żeby dopełnić tej diagnozy naszych kadr, którą tutaj panowie postawiliście, za co bardzo dziękuję, chciałabym spytać się, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie wypalenia zawodowego, o którym już pan tutaj wspomniał. Poproszę pana profesora, żeby pokazał, mówił pan doktor, że 50% lekarzy, tak, nawet ma ten syndrom wypalenia zawodowego. Tak, to jest rzeczywiście ogromny problem. My się spotykamy z zespołem wypalenia zawodowego, zresztą COVID-19 pokazał to, co się dzieje. Lekarz, który jest wypalony zawodowo, to przede wszystkim jest kobieta. Kobieta, dotyczy to kobiet, dotyczy to kobiet nie po 30 czy 40 latach pracy, ale kobiet młodych, które pracują więcej niż powinny, czyli z jednej strony jest to zmęczenie, wyczerpanie emocjonalne, z drugiej strony jest to tak zwana depersonalizacja, czyli cynizm, cynizm w pracy, potrzeba narzekania na pacjenta i z drugiej strony poczucie braku rozwiązania tej sytuacji również we własnym domu, czyli lekarz po pracy ma poczucie takie, że również jego życie osobiste nie jest satysfakcjonujące. To składa się oczywiście na duży obszar zaburzeń depresyjnych, wypalenia zawodowego, ale też na to, co jest związane z tym, no, skracaniem się życia lekarzy, którzy są wyczerpani również fizycznie. I to, na co my zwracamy uwagę, to jest kwestia przepracowania. To jest kwestia nadmiernej ilości godzin pracy, nieproporcjonalnej w stosunku do wypoczynku. Zdarza się, że lekarz, który pracuje, jest lekarzem niewyspanym. My zastanawiamy się, jak poprawić sytuację kadrową w szpitalach i bardzo chętnie dyrektorzy szpitali myślą o tym, żeby pracę etatową zastąpić pracą kontraktową. I w ogóle nie interesuje tutaj pracodawcy, że ten lekarz na kontrakcie to może pracować 16 godzin. Prawda? Jego efektywność, jego zdolność do zapewniania poczucia bezpieczeństwa pacjentom jest oczywiście znacząco ograniczona. To nie jest zresztą tylko kwestia liczby lekarzy, bo my rozmawiamy o tym, o liczbie lekarzy. To jest kwestia jakości kształcenia, to jest kwestia tego, co pan prezes powiedział tutaj, obciążenia lekarzy pracą administracyjną, czyli całej organizacji systemu, bo do czego ten lekarz jest potrzebny? Do diagnozowania i leczenia, ale 70% młodych lekarzy skarży się na obciążenia pracą administracyjną. Czyli dzisiaj nie dopracowaliśmy się takiego modelu funkcjonowania opieki zdrowotnej, żeby asystent lekarza wypełniał te zadania, które są najbardziej pracochłonne, czyli
wypełnianie różnego rodzaju danych statystycznych koniecznych do rozliczenia świadczenia, prawda? To jest kwestia systemów, które często zawodzą i nie są do końca sprawne. I wreszcie na koniec chciałbym przy okazji tego wypalenia zawodowego powiedzieć coś na temat właśnie tej jakości kształcenia. My mówimy, że zwiększyliśmy w tej chwili liczbę uczelni medycznych, sięga ona, panie prezesie, około 50 już w tej chwili, 40, prawda, około 40 i cały czas zgłaszają się nowe podmioty. Kiedyś było to kilkanaście, nie przekraczało 17, prawda, tyle ile uczelni medycznych tych w starym typie. Dzisiaj tego jest bardzo dużo. Efekt liczbowy będzie tak naprawdę, jeżeli ci absolwenci zrobią specjalizację za 10, no 12 lat mniej więcej, jeżeli dobrze będziemy to wszystko liczyć, ale przecież zapominamy o praktyce, zapominamy o kształceniu permanentnym i zapominamy również o tym, jakie są motywacje studiowania u tych osób. Dzisiaj nie ma bariery językowej przed tym, żeby skończyć studia i wyjechać do pracy na zachód. I problem emigracji zarobkowej młodych lekarzy trzeba brać pod uwagę. Nawet jeżeli dzisiaj nie wiemy, jaka to będzie kiedyś skala, to dzisiaj musimy znaleźć takie formy i takie sposoby, żeby w Polsce opłacało się pracować, nie tylko ze względu na zarobki, to jest jedna z podstawowych założeń, ale żeby lekarz myślał o pracy w jednym miejscu pracy, nie myślał o drugiej, trzeciej i czwartej pracy, to po pierwsze, a po drugie, żeby ta praca dawała mu możliwości rozwoju zawodowego, rozwoju emocjonalnego, dawała mu poczucie satysfakcji i wypoczynku. Na to składa się wiele elementów. Jednym z tych elementów związanych z wypaleniem zawodowym jest również atmosfera w pracy, prawda, relacje, jakie są pomiędzy przełożonymi, pomiędzy tym, tą szczególną relacją mistrz-uczeń. To tyle w tym momencie. Dziękuję. Zanim skończymy, oddamy głos pani przedstawicielce z Ministerstwa Zdrowia, żeby powiedziała o tym, jakie sposoby wprowadza tutaj resort, żeby podreperować te braki kadrowe, to chciałabym jeszcze oddać głos panu Robertowi Mazurowi ze Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Tutaj jest ta diagnoza dość bolesna, tak? Bo z jednej strony widzimy, że kadry nam się starzeją, z drugiej są wypalone zawodowo, ta jakość pracy też nie jest satysfakcjonująca. Proszę powiedzieć, jak państwo jako przedstawiciele pracodawców identyfikujecie ten problem u siebie? Ależ no, oczywiście ja się absolutnie zgadzam z moimi przedmówcami. Tutaj no, nie możemy mówić, że nie ma kryzysu. Ja bym powiedział wręcz, że jest to dramatyczny kryzys wśród kadr medycznych, bo gdyby go nie było, no to dlaczego właśnie otwieramy nowe kierunki na uczelniach, które nie mają żadnego doświadczenia, które nie mają odpowiedniej bazy dydaktycznej, ale na potęgę otwieramy 40 uczelni. To już jest nie pytanie, gdzie później ci absolwenci albo w trakcie, albo później znajdą praktyki. W moim szpitalu, ja jestem prezesem Szpitala Wolskiego, jest to szpital miejski, on w żaden sposób nie jest związany z klinicznym nauczaniem, a ja mam podpisane już cztery umowy z czterema uczelniami. A przychodzą do mnie kolejne, w tym roku miałem kolejne dwie, już musiałem odmówić, bo powiedziałem, że nie mam takich możliwości fizycznych, żeby przyjmować nowych. Mimo że jestem bardzo otwarty na to, no bo mam tego świadomość, że polskie szpitalnictwo, polska szpital zdrowia potrzebuje kadry, ale kadry, która będzie wykształcona, która będzie świadczyła wysoką jakość swoich usług, bo w ich ręce powierzamy zdrowie i życie pacjentów, naszych rodzin też. Natomiast tutaj mam poważne obawy, czy przy takim tempie rozwoju w edukacji medycznej, czy my zapewnimy odpowiednią jakość. Później no, pójdę dalej. Jeżeli nie mamy kryzysu, no to dlaczego ogranicza się oddziały? Dlaczego zamyka się już oddziały w niektórych szpitalach powiatowych? O ile w dużych miastach może jeszcze tego problemu nie widać, to, że tak powiem, na prowincji, tak oczywiście nie deprecjonując tych szpitali powiatowych, bo one bardzo ważną rolę w naszym systemie odnoszą, tam w głównej mierze praca oddziału opiera się na jednym, dwóch lekarzach, z których jeden jest już emerytem dawno, a drugi jest już w wieku przedemerytalnym, więc gdy oni odchodzą, nie ma nikogo, nie ma kadry młodej, która by chciała ich zastąpić, którzy by chcieli pójść no, na tą przysłowiową prowincję do szpitala powiatowego i tam się uczyć, albo tam też świadczyć usługi i leczyć, więc to jest naprawdę duży problem. Jeżeli my tą działalność ograniczamy mocno, a co się dzieje z kolejkami w poradniach?
poradniach. Nie? Jeżeli nie mamy kryzysu, no to dlaczego do poradni endokronicznej czeka się rok, do poradni chirurginocznej półtora roku? I tak jest w większości rzeczywiście poradni specjalistycznych, więc ten kryzys jest bardzo głęboki i na dzień dzisiejszy ja nie widzę rzeczywiście racjonalnego rozwiązania, co z tym zrobić, bo to nie jest problem, rzeczywiście możemy otwierać kolejne uczelnie, tylko czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć później dla tych potencjalnych absolwentów potencjalnej akademicznej odpowiednie wykształcenie na odpowiednim poziomie, które będzie dawało gwarancję wysokiej jakości świadczeń. Więc no, naprawdę jest duży dramat i duży problem. I musimy o tym głośno i wyraźnie mówić, absolutnie. Dziękuję. Dziękuję. I teraz do pani dyrektor Małgorzaty Zadrożnej. Tu w zasadzie pytania padły od naszych panelistów do pani. To nie jest tak, że Ministerstwo Zdrowia nie widzi tego kryzysu kadrowego. Widzi go, my też to wszystko, wszyscy widzimy, że Ministerstwo Zdrowia stara się w jakiś sposób no, ratować te kadry, stara się, żeby ich weszło więcej na rynek, wprowadza nowe rozwiązania. I jednym z tych rozwiązań są właśnie te rosnące przysłowiowo, jak grzyby po deszczu, nowe kierunki, które budzą tak dużo emocji. Proszę powiedzieć, ile tak naprawdę w tej chwili tych kierunków jest, żebyśmy mieli jasność, bo te liczby są troszkę niejasne, a także jak państwo widzicie, stawiacie jakby opór tym zarzutom, że to nie jest jakość, tak, że niektórzy studenci muszą po kilkadziesiąt kilometrów jeździć na to, żeby praktykować w szpitalach klinicznych. Jakie macie tutaj rozwiązanie, a także jakie macie rozwiązanie na to, żeby ci wykształceni w Polsce tanio, jak na rynek światowy, lekarze zostali w kraju. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja myślę, że kryzys kadrowy to nie jest sprawa Polski, tylko i wyłącznie. To jest w tej chwili sprawa, w szczególności po COVID-zie, całej Europy, można naprawdę spokojnie, myślę, powiedzieć całego świata. W tym roku przedstawiciele państw europejskich zrzeszeni w regionalnym biurze WHO z siedzibą w Kopenhadze podpisali jednogłośnie, przyjmując przez aklamację, tak zwaną deklarację bukaresztańską. I co ta deklaracja mówi? Ta deklaracja mówi wprost, wszędzie mamy problem. COVID ten problem tylko powiększył, ponieważ lekarze jednak zdecydowali się w jakiejś części na emeryturę większej niż do tej pory, widząc zagrożenie w kontynuowaniu pracy zawodowej, ponieważ młodzi ludzie, jak tutaj zostało powiedziane, wypalili się tym bardzo trudnym dla lekarzy, dla całego personelu medycznego okresem, jakim był COVID. Ja zawsze mówię, że ja nie jestem tylko dyrektorem w Ministerstwie Zdrowia, ale ja mam tą przyjemność być, żebym się nie pomyliła, córką, żoną i matką lekarzy. Znaczy matką jeszcze nie, ale mam nadzieję, niedługo będę. Siostrą również, więc jakby znam, myślę, że mogę powiedzieć, że znam i w dużej mierze rozumiem, jak to wygląda też z tej drugiej strony, nie tylko ze strony Ministerstwa Zdrowia. I w każdym razie w trakcie właśnie tutaj tych obrad zakończonych deklaracją bukaresztańską, tak naprawdę europejscy statystycy, europejscy badacze problemu kadr medycznych powiedzieli, nawet 12% aktualnej liczby lekarzy, już tak powiedzmy, sprowadźmy to do lekarzy, żeby się trochę łatwiej rozmawiało, to musi być kształt rocznie wypuszczanych. Jeżeli nie będziemy gotowi, żeby około 12% w skali całej Europy, tutaj też proszę nie identyfikować tego z Polską zero-jedynkowo, w skali Europy nie wypełnimy po pierwsze luki pokoleniowej, którą tu mamy, Państwo o tym powiedzieli, jest to na liczbach, że tak powiem, matematyka nie kłamie absolutnie, ale też w związku z tymi zjawiskami, o których tutaj mówił pan profesor, musimy być na to przygotowani. My w Polsce w tym roku przygotowaliśmy, jeżeli chodzi o studia w języku polskim, bo też myślę warto podkreślić, tak? Jak na całym świecie, również w Polsce mamy studia w języku polskim i w języku angielskim. My bardzo pilnujemy po stronie Ministerstwa Zdrowia, żeby ten tak zwany English Division nie rozrastał się, on tak stabilizuje się na poziomie około 20% limitów przyjęć. Oczywiście mamy nowe uczelnie, one po jakimś czasie próbują swoich sił. Teraz w związku z wojną na Ukrainie też pozwoliliśmy nieco zwiększyć ten limit, żeby studenci znaleźli w Polsce swoje miejsce.
Natomiast jeżeli chodzi o te studia w języku polskim, stacjonarne, niestacjonarne, w tej chwili ten limit, który zaproponowaliśmy na ten rok akademicki, to jest 8460, mam nadzieję, że się nie pomyliłam, na 36 uczelniach, biorąc pod uwagę nowe rozporządzenie znowelizowane, które się pokazało w ubiegłym tygodniu. Mam nadzieję, bo przepraszam, bo byłam na urlopie, ale na pewno jest podpisane. I w tym są dwie filie. Tak? Nasze uniwersytety, te tradycyjne, nazwijmy to w ten sposób, zdecydowały się też na pewnego rodzaju ekspansję, ale jakby w taki sposób, że chcą tworzyć jednak filie zamiejscowe. I taką sytuację mamy w przypadku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który ma filię w Wałbrzychu, i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który ma filię w Bielsku-Białej. Wiem, że przygotowują się kolejne uczelnie z tej dziewiątki nadzorowanej przez ministra zdrowia do wykonania podobnego ruchu. Ten ruch związany jest też z tym, o czym tutaj mówił pan prezes, że lokalowo nie mieszczą się już w swoich granicach, ale też lokalowo w rozumieniu właśnie szpitali klinicznych. Znaczy łatwiej jest im przenieść lub zdywersyfikować swoją działalność do innego miasta i tam współpracować ze szpitalem, niż rozrastać się na terenie dotychczasowym. My oczywiście tutaj popieramy taką działalność uczelni nadzorowanych przez ministra zdrowia. Więc 36 uczelni i w języku polskim studentów kierunku lekarskiego, 8460 rozpocznie naukę. Ja też, jeśli mogę, mieć taki apel a propos jakości, bo rzeczywiście o tej jakości się bardzo, bardzo, bardzo dużo mówi. Ja myślę, że państwo powinni pojechać i zobaczyć te uczelnie. Bo oczywiście ja nie powiem państwu, że one mają prosektoria na terenie swojego kampusu, bo nie mają. I ja oczywiście absolutnie nie będę tutaj państwa w tym zakresie okłamywała. Natomiast jeżeli mówimy o uczeniu anatomii, to ja chcę państwa zapewnić, że większość tych uczelni całą suchą, nazwijmy to, anatomię prowadzi w swoich kampusach, a zajęcia prosektoryjne oczywiście ma wyjazdowe, ale ma tak poukładane, że to jest pewien panel zajęć, to nie jest tak, że student co tydzień jedzie sam 200 kilometrów. Student ma zapewniony transport, ma zapewniony nocleg, jest całkowicie ta logistyka związana, zorganizowana. Mało tego, te wszystkie uczelnie, które dostały od nas zgody na prowadzenie studiów na kierunku lekarskim, mają również zaawansowane inwestycje związane z tymi wszystkimi obszarami, w których na chwilę obecną muszą korzystać z bazy obcej. Więc ja myślę, że rozwijają się we właściwym kierunku. To, co mnie osobiście zastanawia, też obserwując te trendy właśnie europejskie, chociażby obserwując Wielką Brytanię. Proszę państwa, w Wielkiej Brytanii nie ma lekarzy nie dlatego, że nie ma szkół, tylko dlatego, że nie ma chętnych do tych szkół. Jest milion sposobów na zarobienie porównywalnych pieniędzy dużo łatwiejszymi metodami, mniej obciążającymi, mniej odpowiedzialnymi, nie stresującymi, nie skracającymi życia. Więc ja się trochę obawiam tego. Oczywiście mam nadzieję, że nie jestem tutaj prorokiem we własnym kraju, ani w ogóle prorokiem, ale ja się obawiam trochę, że w tej chwili mamy pewien taki boom i rzeczywiście tych chętnych mamy bardzo dużo. I na chwilę obecną te limity na dzień dzisiejszy, mogę powiedzieć, w pełni zostały wypełnione. My jeszcze w okolicach połowy października na pewno spytamy uczelnie, żeby zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda, czy rzeczywiście wypełniły się zarówno miejsca na kierunek lekarski, ale też dla innych zawodów, tak? No bo tutaj też taki argument, który pojawiał się po stronie oponentów otwierania kierunków lekarskich, był taki, że to będzie pierwszy i jedyny wybór młodego człowieka po zdaniu matury i że tych miejsc lekarskich jest tak dużo, że nie wiem, nie będą szli na kierunek pielęgniarski, farmację, medycynę laboratoryjną i wszystkie pozostałe kierunki związane z kształceniem personelu medycznego, więc to na pewno też zweryfikujemy. Wstępne rozeznanie sugeruje, że jednak się wypełniły te miejsca we wszystkich działach, ale tego jeszcze nie chcę mówić. Natomiast ja mam obawę, że to jest boom chwilowy i że tak naprawdę
no podążymy w tym kierunku. Tak? Mamy teraz, wiecie Państwo, ja mam córkę, która poszła na medycynę i od początku, od urodzenia mówiła, że pójdzie na medycynę. Pewnie dlatego, że książki już są w domu, to zawsze to trochę łatwiej. Ale mam córkę średnią, która ma 11 lat i dla niej w ogóle nie istnieje już ten kierunek studiów. Ona widzi influencerów, youtuberów, ludzi, którzy, przepraszam, że spłaszczę tak tę całą sytuację, ale wygłupiają się nieco przed kamerą i zarabiają naprawdę fajne pieniądze bez tego całego pakietu, o którym tu mówiliśmy. Tak? I to jest niezwykle kuszące dla młodych ludzi. Więc ja myślę, że tu jest ogromna praca w szkołach, w liceach, w szkołach nawet podstawowych, tak, żeby tych młodych ludzi kierunkować, jednak nie mówię, że konkretnie na medycynę, co dla nas byłoby dobre, tylko żeby jednak układać trochę te przekładki w głowie i dla rodziców oczywiście również. Także ja się troszkę boję, że ten boom jest chwilowy i że on jednak nie będzie trwał wiecznie. Natomiast myślę sobie, że żadne postulaty związane z jakością pracy nie są możliwe, jeżeli nie będziemy mieć tego personelu w odpowiedniej liczbie, bo jeżeli go nie będziemy mieć, to siłą rzeczy po prostu nie będziemy w stanie pójść dalej. I to jest, ja się tutaj zgadzam z Państwem, bo Państwo mówicie, to jest proces wieloletni, rzeczywiście jest wieloletni, bo wykształcenie lekarza w pełni samodzielnego w polskim systemie to jest przecież około 12-13 lat, w zależności od tego, jak długą specjalizację wybierze. Koszt takiego bezpośredni, ja tutaj nie mówię o kosztach pośrednich, które na pewno są też ogromne, koszt bezpośredni wykształcenia to jest około 1 000 000 zł dla państwa, więc to nie są małe pieniądze. Oczywiście zgadzam się, że być może w innych państwach na zachód od Odry są droższe. Natomiast to jest około 1 000 000 zł, to są spore pieniądze i po prostu nie pozostaje nam nic innego, jak w te kadry zainwestować, nie tylko lekarskie, ale oczywiście też szerzej na to patrząc i dostrzegając te deficyty nie tylko w przypadku lekarzy. I to, co ministerstwo robi, myślę, że sporo w ostatnich latach, to jest właśnie i kredyt na studia, który umożliwia studiowanie na studiach płatnych. I proszę Państwa, co on spowodował? Myślę, że to jest niezwykle dla mnie, jako dla osoby, która tworzyła te przepisy w Ministerstwie Zdrowia, to jest niezwykle takie ważne, można powiedzieć, przeżycie, bo co zauważyliśmy już zaledwie po 2 rocznikach, że po pierwsze wypełniają się limity na studiach płatnych, one się wcześniej nie wypełniały nawet na naszych tradycyjnych 9 plus Uniwersytet Jagielloński, powiedzmy 12 tych tradycyjnie kształcących uczelniach, ponieważ był to po prostu wydatek finansowy, znaczne obciążenie dla rodziny. Po drugie, podnosi się poziom tych osób. Tak? Wcześniej, zanim uruchomiliśmy kredyt, na studia szły osoby, które było stać. W tej chwili idą osoby, które są pierwsze, drugie, trzecie pod kreską, które mogą skorzystać z kredytu i mogą studiować. I myślę, że to jest bardzo ważne rozwiązanie. Ono też trochę służy pozostaniu w kraju. Oczywiście my wolelibyśmy zachęty, niż wolelibyśmy marchewkę niż kij. Nad tą marchewką na pewno musimy pracować. Myślę, że w przypadku kredytu ten kij nie jest bolesny. I myślę, że on się będzie sprawdzał. Też ostatnio czytałam, że wiele państw europejskich podąża w tym kierunku. I już kończąc swoją, jak zwykle, nieco przydługą wypowiedź, chciałam powiedzieć, że właśnie w ślad za tą deklaracją bukaresztańską, a nawet wyprzedzając ją jeszcze, wiele państw poszło w tym kierunku, w którym idzie Polska. Nasi chociażby sąsiedzi z najbliżsi na zachód, tak, czyli Niemcy, tam od lat prowadzi się kształcenie w szkołach o profilu zawodowym, ponieważ po prostu brakuje lekarzy. Wielka Brytania idzie w tym samym kierunku. Idzie w kierunku też podziału kompetencji, o którym bardzo dużo ostatnio mówimy, o wzmocnieniu roli farmaceuty, który może w pewnym zakresie, w pewnym sensie, może nie zastąpić, bo to absolutnie byłoby nadużycie, ale wspomóc lekarza. Więc reasumując, to jest na pewno kryzys, no nazwijmy to ogólnoeuropejski, bo nie chciałabym
Nie mam danych ogólnoświatowych. Wszyscy próbujemy sobie z nimi radzić wspólnymi metodami, bo tak naprawdę po to spotykamy się na forach międzynarodowych, żeby wspólnie od siebie czerpać. Znamy i mamy zdiagnozowany ten przykład hiszpański, który tu zawsze pada, i pracujemy nad tym, żeby miejsc szkoleniowych, rezydenckich nie zabrakło. Natomiast na chwilę obecną tak naprawdę albo będziemy kształcić nieco większą liczbę lekarzy. Ja myślę, że już ona nie będzie większa. Ja tutaj chcę Państwa uspokoić. Wydaje mi się, że osiągnęliśmy pewne status quo, które nie będzie się już dynamicznie zwiększało, jeżeli chodzi o szkoły. No albo zdecydowanie zmniejszyć liczbę podmiotów leczniczych. No bo oczywiście to jest też druga możliwość. Wydaje się, że jednak trudno akceptowana społecznie. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do dyskusji nad kolejnymi pomysłami, rozwiązaniami, jak ten kryzys kadrowy tutaj rozwiązać, chciałam się zwrócić tutaj do przedstawicieli, do Państwa tutaj, moich gości, ponieważ te olbrzymie emocje nie tylko budzi jakość kształcenia na tych nowych uczelniach, ale ta obawa, że te kadry od nas wypłyną, że w krajach na zachodzie można lepiej zarobić. Co ważne, można dużo lżej pracować. W związku z tym chciałam powiedzieć, czy Państwo taki problem widzicie u siebie? I najpierw Panią Grażynę Cebulę-Kubat poproszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam serdecznie wszystkich Państwa, Panią redaktor. Problem, ja tylko jeszcze uzupełnię wypowiedź Pani dyrektor. Na świecie czytałam, że brakuje 4,3 miliona lekarzy ostatnio. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o to, jaki mamy kryzys, mamy naprawdę bardzo duży kryzys, szczególnie w szpitalach, i to w szpitalach powiatowych, prawda, gdzie najczęściej jest, tak jak mówili tutaj przedmówcy, jest dwóch lekarzy, jeden już jest emerytem, niekiedy 80-letnim, ponieważ mamy 1800 lekarzy pracujących po 80 roku życia jeszcze w Polsce, a drugi jest albo rezydent, albo jest już w wieku też emerytalnym. I największy problem jest, bo w ordynacji dziennej te dwie osoby sobie jeszcze dają radę, prawda? Natomiast największym problemem w szpitalach, szczególnie powiatowych i takich o niskich, wielospecjalistycznych, gdzie jest mało rezydentów, bo jest zaopatrzenie dyżurów, czyli jest zabezpieczenie w ciągłość świadczeń zdrowotnej. Bo wiadoma sprawa, możemy zgodnie z dyrektywą unijną pracować 7,35 dziennie, 37 godzin i 55 minut tygodniowo. Zgodnie z kolei z ustawą o działalności leczniczej z 2014 roku może lekarz pracować 48 godzin w tygodniu, prawda? Ale to i tak wszystko jest za mało, ponieważ te dyżury, jeżeli jest lekarz średnio pracujący w szpitalu, i to się nie boję powiedzieć, w szpitalu powiatowym czy wielospecjalistycznym, jeżeli nie pracuje w czasie równoważnym, bo ich jest za mało, tylko musi dyżurować wiele, to oni pracują najczęściej na dwóch, trzech etatach. I tutaj to wypalenie, ten stres zawodowy jest naprawdę straszny. Dlatego szpitale kliniczne, jeżeli mają, i akademickie, jeżeli mają dużo rezydentów, to oni sobie tutaj rzeczywiście świetnie radzą. Natomiast co zrobić, żeby ci lekarze nam zostali w tej publicznej ochronie zdrowia? Przede wszystkim myślę, że jest potrzebna głęboko przemyślana, długofalowa reforma ochrony zdrowia. I to reforma zrobiona w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych. I tę mapę potrzeb zdrowotnych powinny zrobić samorządy i wojewodowie, ponieważ najczęściej, najlepiej samorządy widzą, jakie mają potrzeby, w jakich specjalnościach, żeby było tych lekarzy potrzeba szkolić tyle, ile jest potrzeba. A nie, że na przykład będziemy mieć wyszkolone dużo anestezjologów, a ich nie będzie potrzeba, prawda? Czyli pierwsze co, mapa, znaczy opracowanie takiej mapy, według mapy potrzeb zdrowotnych, zapotrzebowanie na tych lekarzy, to jest jedna sprawa. Druga sprawa. Ta reforma powinna zapewnić nam kompleksową i skoordynowaną opiekę zdrowotną dla pacjentów. I to by też troszeczkę uprościło, ponieważ ten pacjent by nie przychodził do specjalisty po skierowanie, potem do POZ-u, a to ze szpitala idzie po badania, żeby mieć zabieg, prawda? Bo to jest bardzo dużo, mamy takich nieprawidłowości, co my jako praktycy obserwujemy. A najbardziej są w tym momencie niestety poszkodowani pacjenci. To jest następna sprawa. Trzecia sprawa.
Reforma powinna zapewnić bezpieczeństwo finansowe dla wszystkich podmiotów leczniczych, żeby dyrektorzy też nie musieli się zastanowić, czy wypłacić na pensję, czy kupić leki i tak dalej, bo ciągle są braki finansowe. A więc tu się znowu kłania prawidłowa wycena świadczeń zdrowotnych i to myślę wycena świadczeń zdrowotnych w zależności od referencyjności podmiotu leczniczego. Bo na pewno inny koszt będzie zrobienia danej procedury medycznej w szpitalu powiatowym, przepraszam, nikomu tutaj nie chcę ubliżyć, a inny będzie koszt szpitalu wielospecjalistycznym czy klinicznym. No takie są prawdy, takie są realia tego. No i następna sprawa. Ta reforma powinna zapewnić taką organizację w ochronie, w podmiotach leczniczych, żeby nam, lekarze młodzi, adepci sztuki lekarskiej, zostawali w kraju, żeby nie wyjeżdżali. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ostatnio w czerwcu była ankieta wśród studentów szóstego roku i co się okazało, że tylko 13% z tych ludzi chce zostać w kraju. Czyli nawet jeżeli my będziemy mieć większą ilość kształconych tych ludzi, to oni nam niestety wyjadą. Natomiast myśmy robili dwukrotnie ankiety wśród lekarzy, i lekarze chcą pracować w publicznej ochronie zdrowia. I przede wszystkim mówią raz, że mogą bardzo dobrze diagnozować pacjenta, bo mogą robić mu takie badania, jak uważają, że są potrzebne i leczyć, na ogół te leki są w tych szpitalach, a dwa, że mają szybciej zdobyć specjalizację. I tutaj te dwie rzeczy są bardzo ważne, że powinniśmy to lekarzom zapewnić. Dwa, może pani dyrektor się nie bardzo ze mną zgadza, ale ja nie ustąpię. Myślę, że powinny być wprowadzone długofalowo, bo tego się nie zrobi na miesiąca, na rok nawet, tylko w ciągu kilku lat, ale żebyśmy tym ludziom zapewnili bezpieczeństwo, jakąś jakość, bo oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości dla pacjentów, muszą być też zapewnione bezpieczne warunki dla personelu medycznego, które on tu jakoś wypracowuje, prawda? Dlatego, żeby im to zapewnić, myślę, że muszą być wprowadzone, opracowane, to można zrobić, tylko to będzie rzeczywiście ciężka praca. Trzeba zrobić normy minimalnego zatrudnienia w kadrę specjalistyczną na pacjenta. Ona będzie różna w zależności, czy jest oddział zabiegowy, czy niezabiegowy, czy to jest POZ, czy to jest AOS, ale te normy będą nam gwarantowały to, co mówimy. Będzie nie dwóch specjalistów w razie czego, jak oni się rozchorują, albo coś tu się zawiesza, albo zamyka oddział, bo jak ich będzie czterech czy pięciu, to już zostaje nam następna ekipa i możemy szukać lekarzy jeszcze do pomocy. To jest jedna sprawa. Dwa, jeżeli nie będziemy mieć specjalistów na oddziałach i w poradniach, kto będzie szkolił tę nową grupę, ekipę studentów. Bo naprawdę, dlatego tutaj myślę, że niedługo się spotkamy w ministerstwie, bo już od listopada tamtego roku się spotykamy i te normy minimalnego zatrudnienia będziemy powoli opracowywać. Natomiast teraz jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o to, żeby był opracowany minimalny czas pracy. Bo mówimy, że na kontraktach ludzie niekiedy dyżurują po 3-4 dni pod rząd. Proszę mi wierzyć, to jest prawda. A jak ja kiedyś zapytałam jednego z dyrektorów, to mi powiedział, przecież to jest jego działalność gospodarcza, on sobie może pracować ile chce. Ale jak to się niekiedy kończy? Słyszymy potem, przyszedł po dyżurze i umarł. Albo siedział na dyżurze piąty dzień i umarł, prawda? Były takie przypadki. Dlatego też uważam, że powinniśmy już nad tymi maksymalnymi normami pracy, to już nie nasza sprawa, ale trzeba byłoby pomyśleć. I to, co mówił pan prezes, że trzeba zrobić coś, żeby lekarze mieli taką stabilizację prawną w pracy, bo u nas się bez przerwy prawo zmienia. Nie ma do tej pory wprowadzonego systemu no-fault. I Naczelna Izba Lekarska, pan prezes, jak mówił, opracował jeszcze, jak można zrobić, żeby lekarze byli, nie musieli oznaczać stopnia refundacji za leki. To bardzo dużo zabiera czasu, naprawdę. A się zmienia teraz paradygmat medycyny. Lekarze chcą mieć czas dla pacjenta, a naprawdę go nie mamy. Dlatego mówię, jeżeli się nie zrobi pewnych zmian w systemie ochrony zdrowia, to oni będą odchodzić. Będą odchodzić
Przede wszystkim odchodzą w tej chwili do OS-ów. Dlaczego? Dlatego, że tam mają bezpieczną pracę i nie muszą dyżurować. Dziękuję. Tak jak już wspominałam na początku, ten kryzys kadrowy budzi wiele emocji i Ministerstwo Zdrowia to kształcenie, nowe kierunki, to jest jeden z kierunków, który podjęło, żeby pozyskać kadry, ale nieco wcześniej był taki kierunek pozyskiwania już wykształconych, gotowych lekarzy spoza Unii Europejskiej. I ten temat też budził dużo emocji w środowisku. Jest z nami pan Mikołaj Akerman, który tu ma doświadczenie w pozyskiwaniu takich kadr spoza Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, jakie w pana odczuciu problemy rozwiązuje taki lekarz, który nie był kształcony w systemie zgodnym z Unią Europejską? Do czego on jest tutaj przydatny? Czy znajduje miejsce w naszym systemie? Proszę przybliżyć ten temat. Dzień dobry. Wygląda to tak, czyli nasza firma ściągnęła około 250 rodzin lekarskich, głównie z Białorusi. Mamy taki kierunek, moja żona jest stamtąd, w związku z tym jest nam łatwiej rekrutować i lepiej rozumieć, z kim mamy do czynienia. Oczywiście w czasie COVID-u mieliśmy różne formy tych zezwoleń, które wzbudzały właśnie takie emocje, ale był COVID i trzeba było po prostu rąk do pracy. Dzisiaj mamy zezwolenia na czas, miejsce i zakres. I każdy z tych lekarzy przechodzi weryfikację przez konsultanta krajowego. Dzisiaj do nas zgłaszają się również konsultanci wojewódzcy, którzy nam mówią o swoich potrzebach, tak? I my już wiemy, w jakim szpitalu brakuje ilu lekarzy. No i brakuje, no to wszyscy wiemy, tak? Teraz tak, jakie problemy to rozwiązuje? No, jeżeli patrzeć tylko na moją firmę, no to zarobiliśmy dla Polski 250 milionów, tak? Ćwierć miliarda. W związku z tym, że nie trzeba było ich uczyć, tak? Przyjechali już wyedukowani i to dobrze. Mamy bardzo pozytywny feedback od szpitali. Gdyby tak nie było, no to nikt by tych lekarzy u nas nie zamawiał, tak? Czyli nie można by było w ciągu 2 lat wysłać 250 rodzin lekarskich do polskich szpitali, tak? Dzisiaj to są rodziny, które mówią świetnie po polsku, gdzie dzieci chodzą do polskich szkół. I myślę, że na pewno takim rozwiązaniem na tu i teraz jest zrobienie podobnie jak w Szwecji czy w Niemczech, czyli ułatwienie jeszcze bardziej ścieżki dostępu dla lekarzy specjalistów, czyli dla takich, którzy już są wyedukowani, którzy już wiedzą, kim chcą być w życiu. Oni wiedzą, że chcą być anestezjologiem, oni już wiedzą, że chcą być chirurgiem, już mają tą ścieżkę wybraną. To się przede wszystkim tyczy takich kilku obszarów, które no, widzimy, że naprawdę kuleją, czyli lekarz systemu ratownictwa, choroby wewnętrzne, chirurgia, anestezjologia, no i przede wszystkim szpitale powiatowe, nie? Oddalone gdzieś od dużych centrów uniwersyteckich, gdzie dostęp do lekarza jest również niezbędny. No i gdzie brakuje po prostu kadry. Także myślę, że te zezwolenia, które są wydawane na czas, miejsce i zakres, ta uproszczona ścieżka powinna jeszcze, nie wiem, w jakimś okresie czasu, na przykład 3 czy 5-letnim po przyjeździe takiego lekarza, dać mu możliwość zostać w ogóle Polakiem. Skoro jest z Kresów, dlaczego nie dać możliwości tym ludziom uzyskania polskiego obywatelstwa? Niech to jest nawet w jakichś tam warunkach. Tak? Czyli nie trzymania ich na tych naszych kartach pobytu przed dziesięcioleciami, skoro mieszkają tu, nie chcą wracać do siebie, chcą tutaj mieszkać. Być może jest to jakaś droga. Większość z nich ma gdzieś tam rodzinę, która walczyła w AK, a teraz są na jakichś tam wizach. A czy pan ze swojego doświadczenia może powiedzieć, jacy specjaliści są najbardziej pożądani? Ja przed chwilą powiedziałem, czyli głównie to jest lekarz systemu ratownictwa. Te wszystkie SOR-y, które obsługujemy, no to jest dobre 30 szpitali, w których praktycznie cały SOR jest obsłużony tylko naszymi lekarzami. Tak? Później to są choroby wewnętrzne. To jest ogólnopolski problem. Wszystkie szpitale, w których pracujemy, praktycznie pytają o lekarza chorób wewnętrznych. Kolejne to jest anestezja. Mamy oddziały, gdzie jest dobra chirurgia, gdzie można pracować, a nie ma komu znieczulać, tak? I jeżeli ktoś chce, na przykład, nie wiem, jest jakaś ekipa ortopedów, która chce przyjechać do małego powiatowego szpitala pracować, nie ma tego anestezjologa, nie mogą tego zrobić i to nie działa. Także z tym są chyba takie największe problemy.
Mamy duże, dobrze wyposażone szpitale, dobrze wyposażone SOR-y, gdzie no, mało kto z polskich rezydentów chce wybrać tą specjalizację. Teraz rozwiązanie do tego problemu, my zaczynamy również to robić z naszymi lekarzami, czyli motywować ich do zostawania i robienia jednak tej specjalizacji z systemu ratownictwa, ale po to muszą być dobrze obsłużone dyżury, oni muszą mieć porządek w pracy, czyli muszą wiedzieć, co mają robić, gdzie mają robić, w jaki sposób. Brakuje takiej edukacji długoterminowej, czyli jak już nawet są ci polscy ordynatorzy, oni nie chcą tam zostawać. Dlaczego? Dlatego, że odgórnie nie ma jakiejś takiej polityki bezpieczeństwa dla tego lekarza, który tam pracuje. Potem, no wiadomo, że jak brakuje tych dyżurantów, no to nikt nie chce mieć tych 400 czy 500 godzin, bo musi, tak, czyli... No i kolejna rzecz, brak takiej codziennej nawet edukacji, bym powiedział, od strony systemu, która mogłaby tych lekarzy w jakiś sposób zmotywować, zostać na swoich stanowiskach, czyli nawet jak oni przyjadą i pracują na tych SOR-ach czy na tych internach, no to jest potrzeba, aby budować takie zespoły, w których się buduje, w pozytywnej atmosferze się pracuje, tak? Tego gdzieś tam brakuje. My staramy się to robić jako firma prywatna, ale no to są drobne kroczki, tak? Rozumiem, dziękuję bardzo. Chciałam podpytać pana Roberta Mazura ze Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Czy pan ma doświadczenie, reprezentuje pan szpitale powiatowe właśnie z kadrą taką spoza Unii Europejskiej? Może pan coś dodać tutaj w tym temacie? Tak, ja myślę, że rzeczywiście to jest doskonałe rozwiązanie właśnie dla szpitali powiatowych, gdzie tu już mój przewodnictwa stwierdził, że małe ośrodki nie mają dostępu do ośrodków akademickich, nie mają dostępu do takiej liczby stażystów, nie nawiązują współpracy z uczelniami, no bo no wiadomo, no, lekarz, student też nie chce, on chciałby najlepiej w dużym miejscu, w dużym mieście, gdzie jest jakiś potencjał. I jest tutaj rzeczywiście, na przykład w Warszawie jest bardzo dużo miejsc specjalizacyjnych i one są właściwie w 3/4 wypełniane. Natomiast na tą prowincję, no, tak już będę używał w takiego sformułowania, oni nie chcą jeździć. I te szpitale powiatowe mają olbrzymie problemy, żeby pozyskiwać kogokolwiek i oni nie mogą czekać. No tutaj może to nie brzmiało zbyt dobrze, ten kierunek rozwoju kadry medycznej, otwierania na uczelni jest oczywiście słuszny. Jest on słuszny w długofalowej perspektywie i w takiej no, rozsądnej polityce, na którą będzie jakiś no, rzeczywiście w monitoring. To ma sens jak najbardziej, ale to jest okres długoletni. To już mówiliśmy 10, 12 lat. Szpitale powiatowe nie mogą tyle czekać. One nie mogą nawet 3 lat czekać, nawet roku, no bo tam jest często jest to wszystko na granicy. No, jest tych dwóch lekarzy przysłowiowych, no ale którzy ten oddział no, swoją ciężką pracą prowadzą, ale przecież są zwolnienia lekarskie, są urlopy. Oni nie mogą ani zachorować, ani pójść na urlop, no bo jeżeli jeden z nich odejdzie, oddział już nie ma zabezpieczenia, a nikt nie chce przyjechać na takie zastępstwo do jakiegoś szpitala powiatowego. Także te rozwiązania z pozyskiwaniem kadry z zagranicą, tutaj no, mamy na myśli chyba tylko i wyłącznie ten kierunek wschodni, jest słuszne, ale to też musi być oczywiście, musi być nad tym jakaś kontrola. No, nie możemy przyjmować, no tam jest inny rodzaj kształcenia. Specjalizacja trwa w innym troszkę typie. Tam specjalista jest po prostu z nazwy. On nie ma takiego rytmu nauki jak u nas. Nie ma takiego w okresie specjalizacji, który trwa 4-5 lat. On skończył studia, skończył staż, zrobił egzamin i już jest specjalistą. I przyjeżdża do mnie i mówi, chcę u ciebie pracować jako neurolog. Ja mówię, świetnie, pokaż mi, co umiesz, jakie masz papiery i rozmawiamy na ten temat. Więc to nie jest proste oczywiście, ale jak najbardziej jest to kierunek słuszny, ponieważ my tych specjalistów nie wyprodukujemy, tak powiem w cudzysłowie, brzydko, tak po prostu, nie, w ciągu roku, w ciągu dwóch. Więc tam jest potencjał, jest ta kadra, która oczywiście po procesie adaptacji, nauce języka, to jest bardzo istotne, aby ta komunikacja była dostateczna i rzeczywiście przyjrzenie się naszemu systemowi, to jest jak najbardziej do zaaplikowania w naszych systemach, bo te szpitale powiatowe potrzebują każdej formy lekarza, że tak powiem brzydko, każdej formy lekarza, ponieważ no,
tam nie ma kto pracować, tam nikt nie chce pracować. Nie? Młodzi nie chcą jeździć na prowincję, nie chcą ciężko pracować przede wszystkim, no to już jest całkiem inny jeszcze temat. Więc myślę, że ten kierunek jest słuszny, no bo w inny sposób nie jesteśmy w krótkim czasie zabezpieczyć ten poziom. Dziękuję. Dwa zdania pan chciał odnieść się, tak? Dwa zdania. Tak. Pierwsze na temat edukacji. Bardzo dużo nieporozumień wynikło z powodu nieumiejętnej rekrutacji danego lekarza na dany oddział. W czasie COVID-u po prostu ginekolodzy pracowali na SOR-ach. Było bardzo duże zamieszanie, czyli ludzie nie pracowali przede wszystkim na swoich stanowiskach. Kwestia tego, że po stażu oni są specjalistami, nie do końca tak jest. Dzisiaj no jest jednak tak, że ten konsultant krajowy jednak sprawdza te dokumenty, jednak sprawdza ten poziom wykształcenia i jednak odmawia czasami. Tak? Czyli to też nie jest tak, że po prostu wszystkie dokumenty trafiają i nagle wszyscy dostają te zezwolenia. Dlatego mówię, że jakby te zezwolenia w czasie COVID-u, czy te wojenne, które były dla lekarzy z Ukrainy, wprowadziły takie zamieszanie, powiedzmy, na ten rynek, tak? I bardzo często myli się tych ludzi, którzy dzisiaj już przyjeżdżają bardzo dobrze ukierunkowani, oni wiedzą, że są anestezjologami, wchodzą na oddział, się przebierają, pracują, tak? Mamy mnóstwo takich przykładów, tak? Oczywiście ta edukacja wygląda inaczej, jest dwustopniowa, powiedzmy, tak jak na Białorusi, z którą ja najbardziej lubię pracować, bo najbardziej jakby mamy najwięcej zaufania do tych lekarzy i też wiemy, że oni zostaną u nas w Polsce. Nikt z 250 rodzin nie wyraził chęci wyjazdu gdzieś dalej za granicę, tak? Oni już emigrowali, oni już się nauczyli jakiegoś tam języka. I skoro jest to tańszy sposób edukacji, czy pozyskania takiego lekarza na dziś, myślę, że powinniśmy im ułatwić jeszcze bardziej od strony takiej administracyjnej, ale przede wszystkim od strony przede wszystkim polskiego konsulatu, który dzisiaj w związku z tymi problemami wizowymi i aferami, wiesz, ginie nam gdzieś 250 tysięcy wiz dla jakichś ludzi z całego świata, a dla lekarzy mamy problem ich zapisać. Nie? Nie sposób, żeby do tego tematu nie odniósł się pan prezes Jankowski. Proszę powiedzieć, jak państwo teraz patrzycie na te kadry zza wschodniej granicy, bo to faktycznie na początku budziło duże emocje. No, przyznaję, że dla nas najważniejsze jest, żeby lekarz mówił po polsku, mógł dogadać się z personelem i przede wszystkim z pacjentem i żeby był dobrze wykształcony. Dzisiaj w polskich szpitalach mniejsze znaczenie dla lekarzy ma to, czy my pracujemy akurat z lekarzem z Ukrainy, z Białorusi, z Indii czy z Pakistanu. Jeżeli to jest lekarz dobrze wykształcony, który sumiennie wykonuje swoje obowiązki, to jest dobrze widziany w zespole. Naturalnym jest, i to też jest moja obserwacja, że na początku tacy lekarze niosą ze sobą też większy entuzjazm i często staranność również, bo no starają się wejść do nowego systemu i poświęcają również temu czas. No ja mam doświadczenia w pracy z lekarzami spoza Unii Europejskiej, dobrze mówiącymi po polsku, dobrze wykształconymi i tutaj absolutnie nie ma żadnych problemów. O czym mówili przedmówcy, to jest wszystko prawda, ale wszystko trzeba robić z głową, czyli wpuszczać na nasz rynek pracy lekarzy spoza granic Unii Europejskiej, tak, ale dbać o jakość wykształcenia, dbać o jakość języka, kształcić więcej lekarzy, tak, ale w jakościowych warunkach, z głową i z jakąkolwiek strategią, a nie na prawie uczelniach kształcić prawie lekarzy i tworzyć prawie system. Pan profesor chciał jeszcze się odnieść, tak? Do tego. Chciałbym się odnieść do tego w kontekście potrzeb, bo mówimy o problemach kadrowych w polskiej opiece zdrowotnej. Ona jest kształtowana przede wszystkim przez opinię pacjentów, którzy nie mogą się dostać do specjalisty i czekają na przyjęcie, tak jak psychiatria dziecięca, rok lub więcej na termin przyjęcia przez lekarza. I nie jest tu problem ściągania lekarzy z krajów ościennych, tak bym to powiedział, bo my jako polityka państwa nie szukamy lekarzy ani na Ukrainie, ani na Białorusi, ani w innych krajach Dalekiego Wschodu. Mnie się wydaje, że to jest problem też i emigracji zarobkowej i politycznej, że te osoby, ci lekarze dobrze wykształceni trafiają tutaj, ale nie zawsze trafiają w potrzeby, które nasz system niesie, bo nam brakuje lekarzy chorób wewnętrznych, lekarzy medycyny rodzinnej, geriatrów i
psychiatrów najbardziej w systemie, a nie akurat ginekologów, prawda, czy chirurgów. Oczywiście jest to wspomożenie niezwykłe systemu, ale to nie rozwiąże problemu. Problem może być rozwiązany wtedy, kiedy my będziemy jednak myśleli o tym, jak stwarzać mechanizmy takie, żeby lekarze, którzy są kształceni w Polsce, byli wysokiej klasy specjalistami i żeby mogli pracować w taki sposób, który by gwarantował dostęp powszechny, równy i szybki do opieki zdrowotnej. I tutaj jest problem, bo jeżeli oddziałów psychiatrii dziecięcej na przykład w Polsce jest 17, a jest 40 uczelni medycznych, to nawet nie jesteśmy w stanie wykształcić tych. Mamy około 430 specjalistów psychiatrii dziecięcej, a potrzeby sięgają kilku tysięcy. Wszystkich psychiatrów jest około, czynnie pracujących około 500 tysięcy, brakuje ponad 3000 w systemie. W związku z tym wiadomo, że istnieje i pojawia się inny problem, że lekarz niespecjalista leczy choroby specjalistyczne albo inny specjalista zajmuje się innym obszarem, do którego nie jest do końca przygotowany. I stąd wydłuża się bardzo często czas dostępu do opieki zdrowotnej, ale też cierpi na tym jakość. Najważniejsza jest tutaj zachowanie jednak proporcji, bo nie mówmy tylko o lekarzach. Ja tutaj się zwracam też do pana, który reprezentuje Izbę Pielęgniarek i Położnych, że jest to cały system, że musimy mieć określone proporcje, ile nam brakuje lekarzy w kontekście braku pielęgniarek, w kontekście asystentów zdrowienia, w kontekście specjalistów terapii środowiskowej, w kontekście asystentów lekarzy, które mają wspomagać. Dzisiaj poszliśmy w elektronikę, za chwilę będziemy mieli sztuczną inteligencję, coraz bardziej wprzęgniętą w potrzeby pacjenta i w potrzeby opieki zdrowotnej. I co się okazuje? Że lekarz więcej czasu będzie poświęcał na obsługę systemów, do których nie jest przygotowany. Ja nie mówię już to co się działo z e-receptami, tego się, myśmy się nauczyli, ale w tej chwili weryfikowanie w systemie dostępności i tak dalej zajmuje tak dużo czasu lekarzowi, że on 50% czasu czasami poświęca na obsługę systemu, do czego nie jest przygotowany, albo ten system nie działa tak, jak powinien. I nad tym się pracuje. Cały czas Centrum E-Zdrowie pracuje nad jeszcze lepszym dostępem do tego systemu, żeby on był przyjazny i szybki, ale to też wymaga czasu. I patrzmy na to spokojnie. Patrzmy również na te proporcje, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. Bo nie może być tego sytuacja taka, że rezydent różni się od profesora, kończący rezydenturę specjalista, od profesora wynagrodzeniem w wysokości poniżej 1000 zł. Profesor więcej zarabia, ma większy staż pracy i dodatek za tytuł. No to jest coś nie tak, tak na świecie nie jest. Dziękuję i na zakończenie poproszę panią dyrektor Zadorożną z Ministerstwa Zdrowia, aby chociaż pokrótce odniosła się do tego, co tutaj wybrzmiało i powiedziała, czy coś jeszcze Ministerstwo Zdrowia ma jakiegoś asa w kapeluszu, który pomoże nam ten kryzys rozwiązać. Ja myślę, że jesteśmy już 27 sekund po czasie, a wiadomo, że ja mówię długo. Ja chciałam na parę rzeczy zwrócić uwagę. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że na pewno nasze działania są skoncentrowane na kształceniu w Polsce. Na kształceniu przeddyplomowym, na kształceniu podyplomowym. Tak jak mówię, myślę, że też w ostatnich latach zrobiliśmy dużo dla kształcenia podyplomowego, chociażby zmiany w stażu podyplomowym, zmiany w rezydenturze, właśnie ten dobrostan lekarza rezydenta, możliwość realizacji przez niego szkolenia specjalizacyjnego, ale też już w trakcie stażu podyplomowego, tak, staż personalizowany, gdzie stażysta może już realizować swoje zainteresowania, a niekoniecznie skupiać się na obowiązku, tylko i wyłącznie na obowiązkowych elementach, więc to się dzieje. Ja muszę powiedzieć, że ja sporo już czasu pracuję z kadrami medycznymi i jakby na przepisach dotyczących kadr medycznych i myślę, że tak dużo jak się wydarzyło w przeciągu ostatnich 5 lat w tym obszarze, to myślę, że dawno nie było tak dynamicznych zmian. Myślę, że w dobrym kierunku. Mamy nowe standardy kształcenia na studiach. Dla lekarzy na razie i lekarzy dentystów, za chwilę dla pozostałych zawodów. One też są takim słuchaniem się w głos środowiska, tak? Słuchaniem się w głos studentów. Mamy nadzieję,
nadzieję, że one też będą gwarantować jakość we wszystkich szkołach, bo one stawiają wymogi, co ważne, co warto powiedzieć, dla wszystkich szkół, niezależnie, czy to jest uczelnia medyczna, czy to jest uczelnia, czy to jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, czy Akademia Nauk Stosowanych. I to bardzo bym chciała, żeby przebiło się do opinii publicznej. I muszę się odnieść, przepraszam, muszę się odnieść do tego raportu dotyczącego migracji, bo jego trzeba przeczytać. I ja bym prosiła, żeby cytować dwie strony tego wykresu, bo Państwo mówicie 13% studentów szóstego roku powiedziało, tylko 13%, na pewno nie wyjadę. Ale chcę powiedzieć, że z drugiej strony tego wykresu jest 4% studentów, którzy powiedziało, na pewno wyjadę. I to jest, ja nie bagatelizuję tych 4%, dla mnie każdy promil jest ważny, żeby został w Polsce, ale jednak to jest niewiele. I w tym raporcie wzięły udział tylko te osoby, tylko ci studenci, którzy na samym początku ankiety zaznaczyli taki kwadracik, rozważam wyjazd. Ci, którzy go w ogóle nie zaznaczyli, od razu byli eliminowani z badania. Więc tak naprawdę trzeba brać pod uwagę te elementy. Oczywiście, tak jak mówię i bardzo chcę to podkreślić, nie bagatelizujemy tego raportu. Naprawdę nie po to kształcimy, nie po to inwestujemy, a są to inwestycje spore, żeby ci ludzie wykształceni w Polsce, w polskich standardach wyjechali. Jeżeli chodzi o obcokrajowców, to ten system oczywiście na czas i miejsce zostanie z nami. On jest zaplanowany jako rozwiązanie stałe, niezależne od pandemii, więc ono będzie. Te rozwiązania super uproszczone skończą swój byt prawdopodobnie w marcu 2024 roku. To też, nie ukrywam, jest uzależnione od wojny na Ukrainie i od tego, jak tam się rozwija sytuacja. Na chwilę obecną tak to wygląda. Więc ci lekarze na pewno będą w Polsce, mam nadzieję, będą znajdowali swoje miejsce. Chcę zapewnić, że my analizujemy kwestię sytuacji prawnej cudzoziemców. Może niekoniecznie pod tym kątem, o którym Pan mówił, bo jakby obywatelstwo to nie jest kwestia Ministerstwa Zdrowia, choć oczywiście w tej kwestii też rozmawiamy. Lekarze nie muszą w Polsce uzyskiwać zgody na pracę, bodajże jak dobrze pamiętam, inne zawody muszą, które chcą wykonywać pracę w Polsce, więc to jest już duże ułatwienie. Natomiast zastanawiamy się rzeczywiście, co możemy zrobić z kwestią specjalizacji, bo te specjalizacje są inne. Inaczej wyglądają. My jesteśmy też w Unii Europejskiej, jak Państwo wiecie, mamy dyrektywę dotyczącą uznawania kwalifikacji. Nie możemy podejmować tutaj decyzji całkowicie swobodnych. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że jeżeli przepisy są takie, jakie są, to w zasadzie nikt z tych lekarzy albo bardzo niewielka ich liczba będzie mogło uznać tytuł specjalisty, jak już przejdzie całą ścieżkę nostryfikacji, stażu podyplomowego, leku i tak dalej. I pewnie tu trzeba się zastanowić, czy mamy jakieś opcje. Na pewno też toczy się o tym rozmowa w Unii Europejskiej, bo przecież ci lekarze czy z Ukrainy, czy z Białorusi w związku z reżimem wyjechali nie tylko do nas. Częściowo wyjechali również gdzie indziej, w mniejszej liczbie, bo oczywiście ta bariera językowa z Polską jest stosunkowo najmniejsza, więc tutaj pewnie jest najłatwiej im. Natomiast wyjechali, tam też chce się skorzystać z ich potencjału w pełni, więc te rozmowy są prowadzone również na poziomie takim europejskim, międzynarodowym. Mam nadzieję, że one też pozwolą wypracować takie rozwiązania, które będą może nie tyle uproszczeniem, bo ja przy uznawaniu tytułu specjalisty nie chciałabym mówić o uproszczeniu, ale urealnieniu możliwości uznania tego tytułu, żeby właśnie oni od początku nie musieli robić specjalizacji w Polsce, skoro po pierwsze są specjalistami w swoim kraju, po drugie przez te 5 lat w większości jako specjaliści pracowali w Polsce. Więc to jest na pewno przed nami i to jest duże wyzwanie, którym mam nadzieję, że sprostamy, tak samo jak jakość kształcenia w polskich uczelniach. Dziękuję bardzo za to podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Jak widzicie Państwo, tematów jest bardzo dużo. Ja sama jeszcze miałam 3 pytania, których nie zdążyłam zadać. Myślę, że jeszcze w kuluarach będzie można na ten temat porozmawiać. Dziękuję jeszcze raz moim szanownym gościom, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny panel.